Siemanko, siemanko. Witam Was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj środę, godzina 17.40. Ja za chwilę wyruszam po załadunek papieru oczywiście, ale znowu w nowe miejsce, czyli nie na Litwę tym razem, tylko lecimy do miejscowości pod Kępnem, która się nazywa, zaraz Wam powiem, Trzcinica koło Kępna. Także lecimy sobie tam. Zrzutka na jutro od 6 do 22, także mamy cały dzień na zrzutkę. Dzisiaj ja bym załadował, przejechał za Warszawę i tyle. Jutro się wyspać, dojechać resztę. A co później, powiem Wam później. Także póki co zapraszam do oglądania. Lecimy z tematem. I załadowany, słuchajcie, a nawet powiem więcej, jadę już 2,5 godziny, jestem właśnie już za Warszawą, także niedługo będę szukał miejsca, żeby zacumować, ale może nie na tej pierwszej stacji za Warszawą, tylko dalej, bo pewnie ta pierwsza stacja to będzie zapchana. Także lecimy dalej, ale już mi się spać chce. Jestem zmęczony, jakoś dzisiaj śpiący. Oczy mnie jakoś bolą. 21.45 aktualnie. No i co? No i czasu mamy dużo, bo w zasadzie to zostało mi 270 km do celu. Także jutro na spokojnie, bardzo spokojnie wyspać się, dojechać na strzała. Bez pauzy już dolecę sobie na miejsce, tam się rozładować. No i plan co do dalszych działań jest taki. Nowości będą. Będą nowości, mianowicie takie, że zdejmuję jutro ten papier w tej trzcinicy, czy jakoś tak? Trzcinica chyba. O ile się nie pomyliłem. No mniejsza o to. W każdym razie miejscowość koło Kępna. Niedaleko. I po rozładunku lecimy ładować się do Wrocławia. 90 km podlotu. I uwaga! I uwaga, co ładujemy? Ładujemy coś nowego, w nowe miejsce. Ładujemy lodówki, najprawdopodobniej AGD, do Rygi na Łotwę. Także coś nowego, słuchajcie, dawno nie byłem w Rydze. Bo tutaj cały czas te Litwy ćwiczę cały czas, także chętnie się przejadę do Rygi. Mamy zrzutkę w Rydze, w nowych magazynach, na nowych takich magazynach, wiem gdzie to jest, przejeżdżałem często koło tego, koło budowy tych magazynów. Ładujemy się w Whirlpoolu we Wrocławiu, też tam byłem już dwa razy kiedyś. Jest tam parking pod firmą, postaram się jutro na ten parking pojechać i nockę tam zrobić. Mam nadzieję, że miejsce będzie na tym parkingu, bo tam jest na kilka aut. Ale myślę, że jak w miarę wcześniej tam dojadę, to miejsce będzie. No, co jest taki, z takich minusów? No to tutaj w tym Whirlpoolu
no to lubią tam na tych załadunkach troszeczkę, o tutaj obstawiony już cały wjazd, nie? Pełno. No to lubią po prostu przetrzymać na tych załadunkach, także tam potrafią, no sam tam parę godzin nieraz odstałem. No i też znajomi mi mówili też, że trzeba się z tym liczyć. No zobaczymy jak będzie. Załadunek jest na piątek rano, na 9:30. Także jutro mamy kupę czasu, kupę czasu. Oczywiście trzeba będzie przygotować naczepę, pozwijać pasy, posprzątać maty. Nie może być nic na naczepie. Musi być pusta, czyściutka. Także no jutro tylko zrzucić ten papier, przygotować naczepę, dojechać tam na miejsce. No, cały dzień mamy na to, więc czasu oporowo, nie? Mam nadzieję, że na rozładunku w tej trzcinicy, trzcinica, nie wiem czy się nie mylę, czy jakiegoś babola nie mówię, no ale mniejsza o to. Bo tam też nie byłem, nie wiem jakie tam są warunki, czy tam będzie kolejka, czy nie, co tam się będzie wyprawiało na tej firmie, nie? Zobaczymy. Opinie, jak czytałem na goglach, to są podzielone, nie? Pół na pół. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Póki co, to ja teraz mam 14 km do parkingu, do mopa i będę próbował na tym mopie się zakotwiczyć, ale może być ciężko, bo ten parking był zapchany. W poniedziałek, jak leciałem na Poznań, w tą stronę też było wszystko zapchane, tylko liczę na to, że to był poniedziałek. Dzisiaj mamy środę, no to jest troszeczkę inna sytuacja, nie? Poniedziałek cała Litwa, Łotwa goni na zachód. A dzisiaj koło środy, no uważam, że powinno być w tą stronę troszeczkę mniej tych aut, ale się okaże w praniu, jak to wyjdzie. Także za 13 km próba numer 1 zaparkowania na nockę. No i dobra, robimy podejście, słuchajcie, Orlen. Podejście numer 1. Normalnie bym się ucieszył, jakby była miejscowa, bo nie chcę mi się już jechać, jestem śpiący, głodny, kolacji nie jadłem jeszcze. Godzina 22. I próbujemy. I próbujemy, ale stoją tu na zakrętach, kurczę blaszka. Ale obstawiły chłopaki, co byś to tu obstawili tak to wszystko? Trzeba będzie coś kurde kombinować chyba. Dobra, jedź pan, jedź, jedź już, jedź. Jedź pan. Tam nie wejdę, na te osobówki. Tam coś widzę na osobówkach po prawej stronie. Jak mi tam nie wjedzie to osobóweczko, to może. Słuchajcie się, wpierdzielę. Na osobówki normalnie po prawej. Może. Co będę się czaił, nie? Tutaj. A jak? No jak? Jak nie jak tak? Oczywiście dla niepełnosprawnych zostawię miejsce. Kurde. No trudno, no zablokuję osobówką, no ale... Cofamy, cofamy. Tam, do skani. Mam nadzieję, że mnie tu rano żadna osobówka nie zastawi. Co nie?
Zaraz wyjrzę, zobaczę. Wyjrzę, zobaczę. No, troszkę tak. Troszkę tak. Delikatnie blisko było. Dobra, może tak będzie dobrze. Pójdę jeszcze zobaczyć. No i dobra, słuchajcie. Zaparkowałem, zostaję tutaj na osobówkach. No niestety całość jest zapchane totalnie. Po obu stronach stoją ciężarówki. Zobaczcie, nawet tutaj na osobowych po przeciwnej stronie też stoją ciężarówki. Z przodu też ciężarówka, za mną też ciężarówka. No jest jak jest, nie? Zapchane wszystko. Takie mamy realia parkingowe, ale trudno. Nie będę już kombinował, bo jestem śpiący. Także jak coś, to widzimy się rano. Ja zjadam kolację i idę spać, bo jestem padnięty. Także do jutra. Siemanko, siemanko. Witam Was bardzo serdecznie. Czwartek, 7:22. Ja jestem już ogarnięty. Ogarnięty do drogi. Stoję tutaj, zaraz Wam pokażę. Gdzie ja stoję? Tak Wam wczoraj pokazywałem pewnie. Właśnie, w takim miejscu sobie stoję, zaraz robię rozpoczęcie, już się umyłem, naprzeciwko mam tutaj umywalnię, toalety, także, no i co, kawka zaparzona, kawusia zaparzona, trzeba wziąć mleczko, mleczko. Mleczko do kawki. Tiriri. O, tego mleczka nie za dużo mam. Muszę oszczędnie. Oszczędnie muszę z tym jechać. Tematem. Bo jeszcze musi mi starczyć na ile kawek? Na ile kawek? Jeszcze tak, jutro poranna. Nie, dzisiaj południowa kawka, jutro poranna i południowa. O kurde, na 3 kawy. Bo jutro wrócę dopiero na wieczór, późnym wieczorem, nie wiem, 22 pewnie, bo w tym Wrocławiu, zanim mnie załadują, to liczę, że pewnie wyjadę około 12 stamtąd. No i trzeba będzie 7 godzin liczyć stamtąd. 7 z pauzą to ponad 7. Sprawdźmy to. Dobra. Kawa, gitara. Jak to się mówi, szafa gra, komoda tańczy. Słyszeliście takie przysłowie? Szafa gra, komoda tańczy. Niespotykane przysłowie chyba. Ale tutaj w moich, że tak powiem, środowiskach powszechnych. Dobra, słuchajcie, ogarniam kuwetę. Zostało mi 300. Nie, gdzie tam 300, co ty mówisz, człowieku? Człowieku, obudź się. Zaraz wam powiem. 200 chyba 60. 253. 253 km, 3 godziny 12 minut jazdy. Ale dzisiaj to jest luz bluz. Także podjedziesz do celu 10:37. O, 10:37. No nie.
pewno nie, bo jeszcze pauzę zrobię na śniadanie, także podjadę sobie z 2 godziny do godzinki tam w pół do 10. Zatrzymam się, zrobię sobie śniadanko, bo tam jak zajadę, to nie wiem, czy od razu będzie rozładunek, czy jak. Także zjem sobie na spokojnie śniadanko, mam dzisiaj cały dzień na to, żeby to rozładować i podjechać pod załadunek do Wrocławia. A potem we Wrocławiu, wiadomo, do jutra trzeba będzie czekać, nockę zrobić i tyle. Także ogarniam się i ruszamy. No i słuchajcie, musiałem zrobić, kurde, nawrotkę, bo nawigacja mnie tu poprowadziła, znaczy poprowadziła. Dobrze mnie prowadziła ta nawigacja Mercedesa, bo prowadziła mnie takim zigzakiem, ale ja tam na... po prostu spojrzałem na goglach, że tam jest 12 ton i mówię, dlaczego ona mnie tym zigzakiem prowadzi, nie? Na 12 ton. Bo tam taki kiepski dojazd. I mówię, jadę tędy, prostsza droga, droga czerwona, mówię, a nie jakaś tam gminna. Z tego, z Namysł, no, z Kępna na Namysłów, 39. No i ja tu dojeżdżam do ronda, a tam wiadukt 3,5 metra, nie? No i gadałem tu z gościem, mówi, że no niby przechodzą, niby przechodzą, ale mówi, obdrapany też jest, jak delikatnie środkiem, to może przejdziesz. Ja mówię, no to ja nie będę ryzykował, bo ja mam trochę więcej jak 4 metry wysokości. No tam będzie około pewnie 4,10, 4,8. I wiecie, i kurczę, zawróciłem na rądku i jadę, nie? Zostało mi jeszcze 12 km, no ale będę musiał taką ścieżką, no wąziutką ścieżką się przebić przez wioski takie, przez wioskę na 12 ton, no bo tu inaczej innego ja dojazdu tu tędy nie widzę. Trzeba by było jakoś od drugiej strony nadrabiać jakieś, kurde, gromadę kilometrów nadrobić, żeby z drugiej strony podjechać. No bo to jest w takiej, kurcze, dziurze ta firma. No i jadę na te 12 ton, no co zrobię? Najwyżej jak mnie drapną, to ten... to po prostu, no powiem, no tak mnie tu nawigacja prowadzi, tam jest wiadukt. To którędy tu jechać? Już ja tu obcykałem na goglach, no to tak nie ma za bardzo jak, nie? Żeby tam dojechać. I zobaczymy, czy tam, tam jest 12 ton masa rzeczywista, czyli nie jest tam całkowity zakaz dla ciężarowych, tylko 12 ton masa rzeczywista. Także no droga na pewno jest przejezdna dla ciężarówek. Tylko prawdopodobnie tonaż jest ustawiony, żeby nie niszczyć drogi, no bo wiadomo, 40 ton jak jedzie, no to rozpierdziela drogę, nie? No, także za 800 metrów skręcamy. Będziemy tutaj jechać taką dróżką gminną. Nie wiem, to jest mały kawałeczek, bo to tam nie wiem ile będzie, może z 2 km tą drogą? Za 600 metrów skręć w prawo. Będzie z 2 km i potem znowu wpadam na tą drogę docelową, którą powinienem jechać, nie? Zaraz zobaczymy, czy tu jest ten zakaz, bo na goglach, na Street View widziałem, że jest 12 ton. Zajazd u Bogusia. No i dobra, i... skręć w prawo. Skręcamy w prawo. Słuchajcie, chyba zdjęty jest. Czy nie zdjęty? Nie. Nie dotyczy dojazdu do posesji i autobusów. No to ja... no ja autobusem nie jestem. Także no, ryzyk fizyk, nie? Taka oto droga, słuchajcie. 3,8 km mam. 3,8 km, no ale co poradzę, no co poradzę. Nie widzę tutaj innej możliwości, znaczy no widziałem, ale to nie wiem ile bym musiał z 20 km nadrobić, 30, żeby w ogóle z drugiej strony podjechać. Także lecimy 3,5 km taką drogą. Polami, polami, potem będzie jedna wioska i skręcamy w lewo. No i zostanie nam 6 km już tą drogą docelową do firmy. Skręć w prawo.
Czekajcie, tu? Nie, to nie tu. Tutaj. Tutaj w prawo i zaraz powinna być firma, taka ogromna, ogromniasta firma po prawej stronie powinna być, za 500 metrów. No powiedział mi tu następny gość ciężarówki, że niby powinienem przejść na te 3,5 metra, ale to kurde, ja mam 4,10 i tak wam powiem, że co ja będę kurde ryzykował, nie? Zawadzę dachem, rozedrę blandekę. No i dobra, tu po prawej stronie mamy ogromniastą firmę Pro Group. Prawdopodobnie tu się na hale wjeżdża do rozładunku, tak mi się wydaje. Znając życie, trochę autek jest. Dobra. Atakujemy w prawo. I gdzieś tu się ładujemy na parking, nie? Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Gdzie po lewej? Po prawej, panie, po prawej. Tu jest Gartner Packaging, a Pro Group jest tutaj. Jest mały parking dla ciężarowych. Dobra, atakuję tu od razu w prawo. Się chłopaki chyba rozpinają tu. Od razu mi się wydaje. Się ustawimy ładnie. Cofamy do tyłu. I idziemy się meldować. No i słuchajcie, zameldowany. Jestem drugi w kolejce. Także jedno auto przede mną, potem ja. Mam czekać na telefon. Byłem już na pasie, się rozpiełem. Pozdejmowałem pasy, bo tutaj będę wjeżdżał i zaraz prosto w halę i na hali będzie rozładunek. Także miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt długiego oczekiwania. A ja teraz kładę się troszkę na kojo, rozciągnąć nogi i czekamy. No i stoję pod drzwiami, następny do wjazdu na halę. Przede mną już gościu wyjechał. Hala jest pusta, on tam jeszcze się spina. W sensie blandeki, ale już wyjechał z hali. No a ja czekam teraz na swoją kolej. Zaraz teoretycznie powinien mnie wpuścić. Słuchajcie, rozładowany. Elegancko, godzina 13. Normalnie facet ekspresem, nie? Wyjechałem z hali, teraz muszę tu nawrotkę zrobić. Sprawdzam, czy papiery, wszystko ok. Ok, podpisane, także robimy nawrotkę za tymi paletami w koło i wyjeżdżam. I słuchajcie, jadę na parking robić kawę. No i słuchajcie, rozładowany, elegancko wyjechałem już. Kawkę zrobiłem. Jest godzina 13:20. No i cisnę na ten Wrocław, nie? Cisnę na ten Wrocław. Dojadę tam na pewnie na godzinę 15. I cóż, sprzątanie, najpierw obiadek trzeba będzie zrobić. Sprzątanie naczepy totalne, bo wszystko musi zniknąć z naczepy. Pasy, maty, trzeba będzie ją zamieść, sprzątnąć. Także będzie kupa pracy, przygotować do załadunku. No załadunek dopiero jutro na 9:30. Także
Także mam kupę czasu. Wziąłem też laptopa. Może złożę Wam filmik na niedzielę. Wyskakujemy stąd. Firma spoko, powiem Wam. Firma spoko. Za 600 metrów skręć w lewo. Naprawdę szybko poszło. Przyjechałem tutaj na... Którą ja tu przyjechałem? Koło 12. Przed 12. No. 13.20 wyjeżdżam. Nie ma biedy, jest dobrze. Także ciśniemy teraz do tego Whirlpoola na parking. O tej porze to myślę, że miejsce tam znajdę na 100%, bo wiem, że wieczorami jak się tam zajeżdżało, to po prostu nie było miejsca, potrafiło nie być miejsca na parkingu, nie? Także zobaczymy, co nas spotka na miejscu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, ładujemy się na parking. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Ładujemy się na parking tutaj firmowy. Miejscówki są. Także stajemy sobie gdzieś. Może tu na prawe lustro się wjedzie. Może tutaj, kurczę, koło tego manika miejscóweczka. Ojojoj, pomalutku. No tam, że skrzynka jest. Dobra, wjadę tu koło tego manika na prawe lustro. Tererere. Jest miejscówek, że hej. Może tam dalej by wjechał, co? Ale to będę... Kurczę, się zastanawiam właśnie. Dobra, jadę dalej. Może dalej sobie zaparkuję. Może tu sobie wjadę. O, tak. O, ale tu są doły, ja pierdziu. O, tu koło tego Dafika se stanę, będę miał łatwy wyjazd jutro. Bo tu prosto w bramę będziemy ładować się, nie? Także... Będzie gites majones. Będę miał łatwy wyjazd, a tutaj już teraz nie... Biuro awizacji. Aha, dobra. Kurde, ale jakie tu są doły, ja pierdziuję. Tu kiedyś byłem, ale już zapomniałem. Dobra, cofamy tam. Okej. Dobrze idzie główko na świat. Ostrożnie po tych dołach, bo tu jest naprawdę, powiem Wam, że jest... Tak, żeby tam, kurczę, mógł sobie normalnie wysiąść chłop. Przodem wjechał. Ale nie ma dużo samochodów, no pewnie na wieczór się najedzie, bo zawsze na wieczór...
się jeszcze muszę wyprostować, może troszkę mu się odsunę jednak, bo... Słuchajcie, tak żeby... Kulturalnie, no żeby to było kulturalnie, nie? Dobra, bo tam krzakory są, będzie git. O. Dobra, słuchajcie, ja się biorę za obiad, bo jestem głodny w ciul, nie? Także udało się. O, już tu Mercedesik koło mnie się będzie pakował z kontenerem. Słuchajcie, udało się na 9 ton i tyle, nie? No czasami trzeba zaryzykować, ale zobaczcie ile czasowo, ile w ogóle bez kombinacji, nie? Się podjechało, raz, dwa i już, nie? Dobra, widzimy się później. Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym dniu. Mamy piątek rano, godzina 6:52. Ja się zameldowałem, ojoj, na bramie wjazdowej. Teraz jadę na parking tutaj na miejscu, na terenie firmy. I muszę jeszcze raz się zameldować, nie? Kurde, jakieś tu rurki leżą. Nie wiem, co tu jest grane w ogóle. Tu gościu jakimś jedzie pociągiem. Rurki na asfalcie. Trzeba uważać, naprawdę. I tak, mam odstawić auto na parking i iść się zameldować do biura. Ale ja chyba, wiecie co, bo to chyba ja tu się zatrzymam i polecę szybko. Bo to tu będzie te biuro. Gdzieś przy rampie numer 1, to czyli zaraz będzie tu. Tu jest taka ciasna ta firemka. Dach trzeba będzie podnieść z tyłu, końcówkę dachu. I polecę się, słuchajcie, zameldować. O, tu są miejsca parkingowe. I zobaczymy, co oni mi powiedzą. No i dobra, słuchajcie, zameldowałem się tu. No na razie rampy nie dostałem jeszcze, ponieważ pani w biurze powiedziała, że są niezamknięte jeszcze dokumenty. Dokładnie nie wiedzą, co ładować. Teoretycznie to ja miałem na... Wczoraj mi powiedzieli, że tak, w ogóle w zleceniu to mam 9:30 załadunek. Natomiast to, co wczoraj przyjechałem i na bramie pan powiedział, to jest między 10 a 12 załadunek, czyli inaczej. Aczkolwiek tu pani mi powiedziała, że jest godzina 7, prawda? Dlatego wjechałem, bo mi wczoraj powiedział, że można o 6-7 wjeżdżać i jak będzie towar gotowy i rampy wolne i wszystko, to od razu załadują. No. Dlatego zaryzykowałem wjechać wcześniej, chcę wcześniej dziś wrócić do domu. Ale do brzegu. Pani powiedziała, że są niezamknięte dokumenty, no i trzeba jeszcze poczekać, aż zamkną dokumenty. Wtedy będzie wiadomo, co będzie ładowane. No i zapytałem się, jaki to czas ewentualny. Pani powiedziała, że no... tak godzinę na pewno. No to myślę, że słuchajcie, że będzie troszkę dłużej jak godzinę, nie? Wydaje mi się. Dobra, cofamy w rajeczkę.
No ale trudno, no ile będzie, tyle będzie, słuchajcie i tyle, nie? Rajeczkę, rajeczkę dajemy. Tutaj pana nie przywadzić. Tak, muszę się jeszcze poprawić, będę musiał. Bo tutaj takimi dziwnymi skosami ten parking jest. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że czekam, już jest godzina prawie 11. Nie dzwonią. Ja sobie rozciągnąłem tutaj linkę celną i postanowiłem wyjąć filtr kabinowy i go troszeczkę przedmuchać. Także zaraz zobaczymy, czy jest brudny, nie? Zobaczcie. Tak wygląda z tej strony. Brudny jak ciul, muszę już go wymienić. A z tej strony taki miał kolor początkowo. To jest to, co z zewnątrz ciągnie. Także można ewentualnie jeszcze, słuchajcie, przedmuchać, nie? Ten filtr jak będzie zabity, a już jest praktycznie zabity, można powiedzieć, to nie będzie wam ani klima dobrze działała, ani webasto. Z tego względu, że przez ten filtr idzie powietrze z wentylatora i jeżeli on będzie zabity, robi się podciśnienie i w ogóle nie dmucha wentylator praktycznie, nie? Także tak to, moi drodzy, wygląda. Okej. Usuwamy go tu. Słabo wchodzi. O, teraz będzie dobrze. Tak. Składamy osłonę. I tu taką mamy blokadę, ten żółty, ten przesuwamy w tą stronę, w lewą otwieramy, wyciągamy, prawą zakładamy, zasuwamy i już. I już mamy, że tak powiem, przedmuchane. Wiadomo, takie, słuchajcie, przedmuchanie to jest prowizorka, nie? Bo to się nie powinno przedmuchiwać, tylko powinno się wymienić. Tak zrobię, ale doraźnie teraz w ramach nudy. Kurde, nie dzwonią. Linkę, jeszcze się bałem, że linkę będę miał, kurde, niesprawną, bo lubią się te końcówki na lince celnej obrywać. O, te końcóweczki. Dawno to nieużywana była, lubią się te metalowe końcówki obrywać. Ale na szczęście są sprawne, dobre, także no nic, stoję tu na parkingu firmowym w środku. Trzy auta jeszcze stoją, przed chwilą chyba ze cztery pojechało na załadunek. I czekamy, moi drodzy.
No i dobra, zadzwonili, godzina 11:38. Za 15 minut, ale zaraz po czwórkę. Zobacz, jest tak ciasno. Jeszcze tu z przodu, po prawej, postawali. Czwórka wolna, muszę się tu pod czwórkę wbić, ale straszna ciasnota, nie ma jak się wyciągnąć, nie? Że nie wiem. Jak ja tu się wy... pod tą czwórkę wyciągnę. Jak się wziął za załadunek, to mnie szybko załadowali, aby zaczęli, nie? A bardzo powoli po tych guzach, także na bramę, wymeldować się i w drogę. Dobra. Podpisałem dokumenty od razu, bo zatrzymałem się. Potem się zapomina, nie? Na wyjazd. Jedziemy chyba tym zakazem z powrotem, nie? Nie będziemy objeżdżać. Jak myślicie? 2,5 km. Dzień dobry. Pani ochroniarz sprawdza plombę. Numer plomby. Kawę sobie przed chwilą zaparzyłem. No powinienem być na 20 teoretycznie w domu, na bazie. Do widzenia, jak się nic nie opóźni. A, na 20, kurczę, Warszawa. Chyba nie będę na Mińsk objeżdżał, mi się wydaje, bo nie chce mi się. Szczerze wam powiem. Se przeczekam do tej 20 i może przed 20 wpadnę do Warszawy, bo to dużo nie trzeba będzie przeczekać, pewnie z godzinkę. Kurde, jak tu są doły, wiecie, naprawdę. Mam lodówki zapakowane, ale na szczęście nie są takie wysokie. Mają z 1,80 m. No
nie spina się tego, tylko z tyłu belki założyłem. No ale wiadomo, no trzeba to tak troszeczkę, kurde, z głową jechać, żeby na boki to się nie przewróciło czasami, nie? To jest sztywno ułożone wszystko, ale steropiany do siebie podosuwane, w steropianach to tak w miarę sztywno siedzi. Ale tu są dziury, ja pierdziuję. Serio wam powiem. Trzeba tak pomału jechać. Na takich dziurach, tam za Kownem, sobie ostatnio gościu w Volvie zabór opierdzielił. Z tyłu w tych zbiornikach, co są za osią napędową, zbiorniki z powietrzem, jest taka śruba, zaworek kręcony, to zawadził tym zaworkiem i ten. Ruch, bo jest taki ruch, żebym stąd nie wyjechał, nie? Tak czasami, no słuchajcie, no tak z przymrużeniem oka trzeba ich musić, nie? Nie jest wszystko tak zawsze ładnie, kolorowo, nie? Teraz tylko się modlić, żeby policja mnie tu nie zdjęła. Bo tu jest 9 ton. Ale gdzie tu teraz objeżdżać? Kurde. No. Za 750 metrów. A przede mną też poszedł solówką. No ale to też na pewno ma większą masę niż 9 ton. Chociaż... No tak, bo tu była całkowita masa, nie rzeczywista, całkowita. No to on całkowitej na pewno ma więcej niż 9 ton. Tutaj trzeba uważać na tym zakręcie, bo tu jest ciasnota. Są tory. Kurde, w końcu jadę od rana, o 7, nie? O 7 wjechałem, no ale... No wiedziałem, że mam później trochę załadunek, bo miałem napisane 9, 10. No ale ten pan na bramie powiedział mi, że jak będzie towar, to mnie załadują, żeby wjechać. No i troszkę poczekałem, no ale... Ale trudno. 13 to jeszcze nie jest źle, wyrobię się z czasem pracy. Jeszcze przemyślę, czy to objeżdżać, czy nie. Zobaczę, jak to mi czasowo wyjdzie, nie? Bo jeżeli będzie się opłacać objechać, to pojadę na Miński, tyle i tam na Brochnie. Zobaczę, jak to wyjdzie. No, póki co lecimy. Obecnie wszyscy radiooperatorzy są zajęci. Poczekaj na kanale lub wypierdol siebie radio do Odry. Obecnie wszyscy radiooperatorzy są zajęci. Poczekaj na kanale lub wypierdol siebie radio do Odry. Obecnie wszyscy radiooperatorzy są zajęci. Poczekaj na kanale lub wypierdol siebie radio do Odry. O kurde. Poczekaj na kanale lub wypierdol siebie radio do Odry. Słyszeliście to? O kurde. Poczekajcie sekundę, bo obiektyw zamazany. O, teraz będzie lepiej. No, to ten gościu z Wrocławia, nie? Co tak nadaje, kurde, zawsze i psuje ludziom krew, że tak powiem, na radiu, nie? Taki gościu normalnie, że szok. Cały czas nadaje od rana do nocy, nie? No, ja lecę, już wyleciałem sobie na S8 w stronę Łodzi, zapierdzielam.
pełna moc silników i lecimy, mamy lekko 5 ton, także lecimy, tylko dosyć mocno wieje, nie? Także, ale ogólnie ciepło, słonecznie, ciśniemy. No i słuchajcie, jestem w Łodzi, godzina 16. I tak się zastanawiałem, czy objeżdżać Warszawę na Mińsk i na Ostrów Mazowiecką potem z Mińska, czy przeczekać do godziny 19 i po prostu jechać sobie normalnie prosto. No i zdecydowałem, że przeczekam jednak z tego względu, że przede mną dwa korki na dwójce w stronę Warszawy. Jeden ma 8 km, drugi ma 11 km. Coś się wydarzyło, jakieś wypadki są. Warszawa też cała stoi, no ale ja bym na S2 uciekł, ale S2 też przykorkowana, też na czerwono, w stronę Mińska, więc no nie ma to najmniejszego sensu, bo pojadę i będę stał w tych korkach, stracę w tych korkach z godzinę, z półtorej i na jedno mi wyjdzie, nie? Także czy ja przyjechał o 21 czy o 22, to już niewielka różnica, a po prostu nie będę nadrabiał kilometrów, no bo na Mińsk jest dalej, gorsza droga i tak dalej. Także po prostu na spokojnie, słuchajcie, za chwilę zjeżdżam na parking, będę miał jakieś 2,5 godziny pauzy, ale to nic nie szkodzi, ponieważ zrobię sobie obiad na spokojnie, napełnię baniaczki z wodą, auto już sobie wysprzątałem, jak czekałem na załadunek. No i taki jestem troszeczkę, powiem wam, przymulony, także nie wiem, czy nie zrobię sobie poobiedniej drzemki, gdzie nigdy na to nie mam czasu, bo zawsze trzeba jechać. A dzisiaj akurat taka sytuacja, że będę miał dobre półtorej godziny na drzemkę, więc czemu nie, czemu by nie? Stanę sobie, zrobię obiadek, porobię, co mam porobić, napełnię wodę i pójdę sobie na drzemkę, także, a potem sobie wstanę jak młody bóg i przed 19 ruszę, a 22 będę na bazie, także jeszcze nie tak późno, także nie ma co się spinać, kurczę, na spokojnie, także zjeżdżam za chwilę na parking. No i cóż, trzeba będzie robić obiadek. Słuchajcie, sprawa ma się tak, jest godzinka 18:30, ja mam 110 km do Warszawy, ale przed Warszawą jeszcze tam koreczek jest, także myślę, że już będę pomału wyjeżdżał, bo zanim tam jeszcze w korku troszeczkę, no i tutaj wiadomo, tą dwójką w stronę Warszawy to się nie pogoni, bo przeważnie się jedzie 8 zł. Także tak myślę, że pomalutku trzeba jechać, a przed 20, jak się wpadnie do tej Warszawy, to chyba nikt głowy nie urwie, nie? Bo ja mam czas tylko do 21:50, bo zacząłem 6:50 czas pracy. Panowie, leci, może ktoś odwrócony podrzucił jak bramę 48. Zobaczę, jeszcze sprawdzę. Tak, 6:49 zacząłem, czyli mam do 21:49 czas. Służysz? A więc... A więc ruszamy pomalutku. Herbatkę zaparzyłem sobie, zamiast herbatę muszę wziąć do ręki, bo... wyleje na tych dziurach. Obiadek zjadłem, półtorej godzinki sobie podrzemałem, ale to tak można powiedzieć, że nie spałem, tylko tak oczy zamknięte i tak trochę przysypiałem, a to miałem jeden telefon, a to drugi telefon i słuchajcie, tak z tego snu nici, nie? Bo już przysypiałem, to telefon zadzwonił. I tak wiecie, 0-0 snu.
ale dobre i takie poleżenie, półtorej godziny. Bańki napełniłem, po obiedzie pozmywałem. Jeszcze półtorej godzinki miałem czasu na... Pozasłaniałem zasłonki, rozłożyłem sobie łóżeczko i położyłem się elegancko. I tak sobie leżałem. Teraz pomalutku jedziemy. Bez pośpiechu, bo mamy czas. No i wyleciałem, słuchajcie, już z Warszawy. Jest godzina 20:20. Także Warszawa ładnie poszła. Wpadłem do Warszawy za 10:20. Czyli akurat mam czas pracy do 21:50. Nawi pokazuje mi 21:43. Także prawdopodobnie się wyrobię. Zostało mi jeszcze godzinkę 20 na bazę. Także będę się żegnał z Wami w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Przybywajcie na kanał, odwiedzajcie, oglądajcie. Następny odcinek będzie też coś nowego, ponieważ to, co załadowałem dzisiaj we Wrocławiu, w poniedziałek jadę z tym na Łotwę, do Rygi. Też dawno mnie tam nie było. Także coś nowego zobaczycie w odcinku. Wyjazd na Łotwę. Także zapraszam już z tego miejsca na kolejny odcinek. No i cóż, dzięki, żeście byli do końca. Dzięki, żeście wytrwali, oglądali. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja zmierzam do domku na weekend. Odpoczynek, 2 dni. I w poniedziałek widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się. Hej!